Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Back to the Dawn. Tu widzicie po prawej stronie, pokazałem wam, no w tych napisach tu po prawej stronie, widzicie co robiłem? Pozbyłem się w końcu mintrolapów, bo one były dla mnie zbędne. Były mi zbędne, więc zamieniłem je na reputację u Ryszarda i Johna. Dostałem jeszcze ołówek, którym teraz nie wiem co zrobić, bo mam już, kurczę, długopis, ale porobiłem porządki, ogarnąłem. Widziałem w komentarzach być może taką, nie wiem czy sugestię, czy raczej przemyślenie to było, tak? Że zostawimy sobie rzeczywiście ten kijaszek, bo skoro on był na dachu, a na dachu może będziemy tworzyć jakąś lotnię, tak? To taka wstępna teoria, to może wtedy ten kijaszek się wreszcie przyda, więc nie ma sensu tego wyrzucać, więc na razie trzymam. To raczej jest do wyrzucenia, to jest do użycia, a spinacze są do zrobienia snapgany z tego. Dlaczego? Ponieważ gdyż, jak sobie tutaj poczytałem, tutaj za sugestią Safroshi, niby tutaj wyglądałoby na to, zobaczcie, że opis jest niemalże identyczny, oprócz tego, że points duple when we picking lock. Ale to jest właśnie ta różnica we wczytywaniu się, a w czytaniu pobieżnym. Breaks after use, breaks after failure. Czyli mamy napisane, że snapguny nie zepsują się, kiedy rzeczywiście... Snapguny będą psuły się tylko wtedy, kiedy będzie porażka w otwieraniu zamków. A my jesteśmy takimi mistrzami, że jak stworzymy te dwa snapguny, to powinien nam starczyć na bardzo długo. Więc zrobię teraz te snapguny. One mają ten sam koszt, co spinacze. Pytanie tylko brzmi, ile Violation 5. No dobra, to dwie sztuki do Violation 10 łącznie mam już przy sobie, ale jakoś to przeżyjemy, więc już nie muszę na razie tak naprawdę trzymać paperclipów przy sobie, czyli spinaczy, skoro mam o wiele lepsze snapguny, które... No mam dwa, bo w razie czego, gdyby jeden mi się zepsuł, to dobrze mieć przy sobie od razu drugi. Inny problem, że naprawdę to mam tak zasrane już, słuchajcie, tymi rzeczami, że nie mam już nawet gdzie tego spinacza nawet wsadzić. Muszę by było przeanalizować, czego trzeba się pozbyć, ale... No właśnie, Rust Remover dopiero następnego dnia, więc tutaj mamy zajęte miejsce czymś, co zajmować miejsca wcale nie musi. Mam, no, nadmiarowy ołówek, ale zaraz może popiszemy listy, to się zaraz też zużyje i tak dalej, więc może to powinniśmy albo zjeść, albo wywalić. W sumie to Satiety 2 to teraz na razie szkoda to jeść, ale może przed startem, to minus 2 body i minus 5 mind nie będzie straszne, może przed startem, może przed pójściem w drogę należy zebrać drużynę, a tu będzie trzeba zjeść zgniłą bułę. Może tak zrobimy. Więc słuchajcie, musimy sobie poczekać do godziny 21 jakoś, bo wtedy zaczyna się mecz koszykówki, jak dobrze pamiętam. Chyba o 21, kurka jego Olek mać. Tak mi się wydaje, że o 21, ale pójdę szybko sprawdzić, żeby nagle nie było lamy. Tak, 21, mamy potwierdzenie. Przy okazji jeszcze zmienimy grę. I got some new games in stock today. O, proszę bardzo, nowe gry doszły. Zaraz zobaczymy, czekajcie, Mushroom Bros. Było, ale chyba White Wolfa nie było, jest new arrival. The White Wolf franchise makes a long awaited return. Dobra, to nie tak ważne, ale jakie daje skill? You can use Holy Sword when fighting? Co to jest? You can use Holy Sword when fighting? What? Nie wiem o co chodzi. Tutaj mamy co? Okej, okay, tutaj mamy bonusy do tego. Patrzę, czy mamy jeszcze... A jest New Arrival jeszcze? Mine World. O mój Boże, naprawdę? Mine World? You can play Mine World Endless Mode after completing the game. You will gain intelligence experience for each round you complete. A proszę. Czyli sposób na to, że grę będzie można grać nawet po tym, jak się ją przejdzie. I to powoduje, że generujemy sobie punkty inteligencji. Jest to jakaś ciekawa opcja. Jest jakaś ciekawa opcja. Jako, że nie dołączamy do gangu, to nie jest aż tak interesująca dla nas. Czyli mamy dwie nowe gry, proszę bardzo. Fajnie, że te gry dojeżdżają z czasem. Tak? Całkiem fajnie. No to tak. Wydaje mi się, że wezmę tego White Wolfa, bo mnie bardzo ciekawi, co to jest... Co to jest... Co to ma, kurde, być za gra, że biały miecz jakiś? Nie wiem. Zmieniliśmy grę, to trochę jeszcze pewnie w nią sobie tutaj pogramy. White Wolf wymaga od nas 80 punktów, 30 minut i wymaga charyzmy. A więc, skoro mamy test pod charyzmę, to nie może być inaczej, jak nie podbić sobie trochę tego. No właśnie, czyli musimy sobie znowu pokombinować. Ale dobra, akurat na szczęście mam miejsce, to na samą grę wezmę dwie rzeczy, które podbijają mi charyzmę jeszcze mocniej. Widzicie, że mam teraz Geek Sunglasses na sobie, bo jak nie czytam książek, to po co mi co innego. I dzięki temu mam już 10 punktów charyzmy. Więc już będzie łatwiej zakończyć grę, więc jest White Wolf 4.
Jak myślicie, do czego, do jakiej gry to się odnosi? Bo to zawsze są jakieś śmieszne, tak jak Mine World, tak? Zamiast Minecraft. Ale White Wolf? Co to jest w takim wypadku? Nie wiem, ale zaczniemy sobie grać. Ponieważ czemu nie? Let me game a bit. Proszę bardzo, bardzo ładny rzut na start. 23. O, gdyby takie były... No, jeszcze takie trzy rzuty. Save the villagers or save the witch? What a dilemma. The villagers are jerks, but they are under a spell. Then again, the witch is so beautiful. I know I'll save here and try both. Dobre podejście. Dobra, jedziemy. No, piękne rzuty, kurka. 25. Gdybyśmy mieli jeszcze raz 25, co da komfort się kończy, to 25 dałoby nam... No, kurde. Nie do końca to, co byśmy chcieli. A wiecie, że mogę zagrać tylko raz? Bo jak zagram dwa razy, będzie 21. I coś czuję, że to już wtedy tak idealnie co do minutę to przegapię mecz. Więc muszę zagrać jeszcze tylko raz. Gra mi mówi, no i dobra. No i teraz masz po dupie. Okej, okay. Huh? It seems to have run out of power. No to tyle, słuchajcie. No to nam się i tak skończyły baterie, więc będziemy musieli kupić 4 bateryjki, żeby to dograć. No dobra, ale pograliśmy chwilę, jest spoko, możemy zrobić porządki i pójść. Mam jeszcze focus pointa, myślę, że te 20 minut jeszcze poświęcę na rozmowę z kimś i akurat te 10 będzie takiego zapasu, żeby pójść na mecz. I jeszcze postawić pieniądze. A osoba, z którą chciałbym sobie zapoznać się, żeby te 20 minut i punkt wykorzystać, to chciałbym, słuchajcie, zapoznać się z panem Pawianem. Tak, bo chcemy zapoznać się ze wszystkimi teoretycznie, tak? Żeby mieć wszystkich skatalogowanych może... Jaha, za to achievementa nie ma, bo achievementy są tylko fabularne, podobno mówicie. Time is money. If you have something to say, just come out and say it. This is prison. Surely the one thing we are not short of is time? Yeah, that theory only applies to fools. As far as Raphael the Mandrill is concerned, there is money to be made whenever and wherever. In here I can help the Black Law Gang launder money without fear of being targeted by the police. And I can lend money to inmates at any interest rate I like, and not have to worry about them running away. To tell you the truth, I've made more money in the years locked up in here than I ever did out on the outside. So if you take up my precious money-making time, you better have something important to say. Otherwise, you'll have to compensate me for my loss, understand? I'd better find an excuse to leave. Okay, no i mamy. Question, what is the largest and most dangerous monkey of all? Answer, the mandrill. You only have to take one look at this guy to see why. You certainly would not want to mess with those huge arms and sharp teeth, not to mention the terrifying pattern on his face. However, despite his fearsome appearance, he does not like to get involved in fights because it would waste precious time that can be used to make money. As an underworld accountant, he helps the Black Claw Gang make fortune in prison through a variety of special means. Of course, some of it also goes into his own pockets. No dobra, to mamy tutaj ogarnięte. Mamy kolejnego kolegę, z którym żeśmy się zapoznali. Kilku jeszcze zostało, tam chyba 4, jak dobrze pamiętam. Pytanie, czy ja musiałem gadać z tobą, żeby... Gdzieś tutaj można było chyba pieniądz jakiś postawić, ale właśnie, żebym nie zapomniał. Musimy napić się jeszcze protein shake'a, który zajmie... 10 minut. Teraz zauważam, ale chyba jeszcze zdążę, tak? Jest idealnie 21. Wanna join? Watch, interact, tak, watch basketball game. $40 muszę zapłacić za to. 60 minut. Aha, czy od razu potem polecimy już do... tego, rozumiem. Ale jakoś stawiało się pieniądz, czy... O! O! Hipopotam! Gdzie on był? Że on teraz tam wszedł? O kurczę, nie zauważyłem, kiedy wyszedł. A może poszedł pod prysznic na chwilę. One coś tam kombinują. No dobra, no to będzie... tyle, jeśli chodzi o akcję. Czy co, skoro to będzie tyle, jeśli chodzi o akcję na zewnątrz, to żebym w razie czego, gdybym coś zapomniał, to sobie zrobię ten taktyczny zapis i teraz możemy rzeczywiście... dołącz. Tylko gdzie się stawiało? Hey, since we are watching the game, wanna put a little money on it? Bet on who will win? Ask the odds. Home and away team odds are. Czyli tak, home team powinniśmy postawić pieniądze. Place on the home team, bezpiecznie. Bezpiecznie, ale 150. That's so, zaryzykujmy to. Good for you, fortune favors the bold. Mam nadzieję, że home team wygra, bo dużo pieniędzy postawiłem, nie?
A co, ja tak mówiłem, że mam mnóstwo pieniędzy, ponad 1000, a teraz już mam 300, więc wiecie, pieniądz szybko się kończy. Hello there, ladies and gentlemen. This is your old friend Parker the Parrot, back with more thrilling FBA action. Parker the Parrot? In today's game, the Boulderton Magnets host the Capital Giants. Najgorsze jest to, że Parker to teraz mi się kojarzy z inną grą. Parker Nest z Homebody polecam. Bardzo dobra psychodela. The Giants lost 2 games in a row after their first forward Matt the Moose was injured, exposing a lack of depth in the depth in the bench. But can the Magnets capitalize on this advantage? Well, kick back. Enjoy the game and let's find out. Without their star forward, Matt the Moose, the Giants were like a tank without a gun and found it difficult to mount an effective offense. Meanwhile, the Magnets did an excellent job of capitalizing on the opponent's weakness and, thanks to excellent tactical guidance from their coach, extended their lead to double digits in the first half. Final score, Boulderton Magnets 82 win, Capital Giants 57, czyli wygrali ci, którzy są, jest home, tak, bo Boulderton to tutaj, mam nadzieję. That was a pretty easy win. I've made some good money out of it. No właśnie. Proszę bardzo, zainwestowałem 150, wygrałem 255. Warto było, przynajmniej cena biletu się zwróciła. It's less than half an hour to lockdown, I should get back to my cell. No to pewnie jeszcze tam regenerowało trochę umysł albo mózg. No właśnie, czyli mogłem teoretycznie zrobić jedną rzecz. Znaczy, no tak, mind regenerował na pewno mecz, więc powinienem na początku być to, powinien był to zjeść na początek, tak? Dobra, ale zjadłem teraz, nie przeszkadza, takie niskie wartości jesteśmy w stanie bardzo szybko nadrobić. Słuchajcie, 22. A to oznacza, że możemy iść tam, gdzie nas najbardziej ciągnie. Tylko niech ja się tu jeszcze przygotuję, ze wszystkimi rzeczami, które trzeba przygotować. Ale chyba wszystko co miałem zrobić, zrobiłem, tylko sobie oczywiście założymy jeszcze pas, żeby zwiększyć siłę, weźmiemy pewnie jeszcze grzyba, żeby zwiększyć siłę. I chyba tyle. Mamy lockpiki, żeby wejść. Jestem ciekaw, o co chodzi z tym robieniem makeshift keys. Na czym to polega? Bo mamy taką abilitkę, nie? Taką umiejętność, jak robienie kluczy. Makeshift keys, takie coś. Ale pytanie, jak to się robi? Jak to ma działać? Wiem, jak to działa w The Escapist. Jak działa to tutaj? Nie wiem, może się przekonamy. Czy umiejętność chwila będzie w tym rzeczywiście pomocna? Jak widzicie, nie tracę czasu, tylko działam. Tu mamy jeszcze kamień i 3 gwoździe. Ale ja chyba chcę zebrać te grzybki też, bo mi się przydadzą tam, okazuje się, że coraz mniej tych grzybów mam. Oh, what do we have here? I proszę bardzo, mamy robaczka. Mamy robaczka, dlatego że mamy ten skill z robaczkiem. No właśnie, Safrosi zrobiła mały tutaj detektywistyczny skan informacji, jak to się mówi? Research, tak? I nie wiadomo, skąd mamy all attributes plus one tutaj. Nasza gra, którą mamy ogarniętą, pozwala nam częściej łapać skaraby, ale nie ma tam ani słowa o tym, że powinniśmy dostać plus jeden do wszystkich atrybutów. Więc podobno to można zdobyć z ulepszonych właściwości gier, ale my też nie mamy tego skilla, więc albo tu jest jakiś bug, albo faktycznie coś dziwnego się wydarzyło. Pick mushroom? W miejscu, gdzie nie ma mushroom? Czekajcie, co się dzieje? Uhuhuhu! Okej, okay. Słuchajcie, kolejny bug odkryłem. Znalazłem miejsce z nieskończonymi grzybami. No to powinno tak nie działać, co? Okej, no to mamy miejsce, słuchajcie, z nieskończonymi grzybami, dopóki tego nie naprawię. Kurczę, ale zauważcie, że do tej pory nie trafiliśmy praktycznie w ogóle na błędy. Jakieś delikatne może, w tak rozbudowanej grze tak mało błędów, mimo że Early Access to jest naprawdę niesamowita rzecz. To jest chyba pierwszy taki bardzo jawny błąd. Jedyny ten błąd to widzieliśmy glitch z drzwiami tam u kapelana na piętrze, tak? To jedyne, co pamiętam i kojarzę. A teraz trafiliśmy na drugi, dopiero drugi, w tak rozbudowanej, w tak skomplikowanej i z tyloma systemami w grze, że jestem pod wielkim wrażeniem nadal, jaka jest jakość tej produkcji. No ale zdarzają się takie rzeczy, jak chociażby taki właśnie grzybek. Może to jakieś Mario właściwości mamy, absolutnie. Nie wiem, co jest grane, ale no w każdym razie można tam zbierać te grzyby w nieskończoność, jak widać. I za każdym razem mieć nadzieję, że trafimy na coś więcej. No teraz mam już za dużo grzybów, bo mi się zaczęły grzyby kończyć i chciałem raz zebrać grzyby, teraz mam ich więcej niż chciałem, ale nieważne to, zobaczmy, czy moje zen będzie działać tutaj, czy to, co zrobiliśmy z tym zen powinno tutaj dać nam jakiś
jakiś bonus. Tu możemy oczywiście spojrzeć... Aha, amulet teraz? Nie, to nie amulet. Możemy spojrzeć sobie tutaj... Enjoy Night Breeze, żeby sobie zregenerować umysł, ale my chcemy spojrzeć w dystans. I sure wish I could turn into a bird. I could just ride the wind and soar straight over the walls. Focus your thoughts. No i teraz proszę bardzo. Jest też Holy Blessing, tak? Bookworm. O! A! Co ciekawe, Think Knowledge. To jestem ciekaw, czy to bez, czy okulary by tu pomogły, ale chyba... Chyba nie, nie mam ich ze sobą nawet. Dobra, skupmy swoje myśli. As the book Zen Meditation says, just try to empty yourself. Phew! Proszę bardzo, czyli jednak chodziło o tę książkę. I mamy pomysł. Wait! I'm not a bird, but who says only birds can fly? If only I had a pair of wings to soar through the air. Proszę bardzo. Wouldn't it be possible for me to fly over the wall like a bird? Huh, if a book like Zen Meditation can teach me how to think deeply, then maybe. There is a book in the general building that can teach me how to make a pair of wings. I to tyle chyba na teraz, tak mi się wydaje. Czyli, słuchajcie, no to dalej łączy się to wszystko z tym, że być może właśnie książka... Ale to też jest, to też byłoby super ekstra ukryte, że książka Game of Kings 3, która ma tam coś o tych smokach, może rzeczywiście to tam będzie coś powiedziane na temat latania, bo tak to miałbym absolutnie dużą rozterkę i rozkminę, czego szukać i gdzie szukać, tak, a propos tego latania. No dobra, to tyle na razie. I możemy wrócić... Gdzie chcemy wrócić? Chcemy wrócić do Pipe Area, bo nas tu już nic nie interesuje. Musimy teraz pójść i zacząć... Nawet widać to miejsce mniej więcej. Musimy pójść i próbować znowu kopać. Więc musimy dużo mieć energii na to. Teraz tylko pytanie brzmi, czy tam nie był jakiś test potrzebny na coś, ale test siły, nie? No, lockpick był potrzebny, agility może się przydać, ale tu mam rzeczy. No, chyba mam wszystko, co mi jest potrzebne, tak mi się wydaje. Czyli widzicie, znowu musimy poczytać książkę i wygląda na to, że Game of Kings 3 może być tym, co nam będzie potrzebne. Tak się, kurczę, zastanawiam. No, więc wiecie, widzicie, być może tam na dachu wtedy to jest sposób na ucieczkę, tak? Wylecenie w cholerę z więzienia. Czy być może jesteśmy w stanie już następnego, znaczy tak, nie wiem czy następnego dnia, bo na początku musimy wymyślić plan, a potem jeszcze trzeba to skraftować, więc pytanie brzmi, czy jeden czy dwa dni nam są potrzebne, żeby to stworzyć. No i tak samo tutaj. Też będziemy w stanie, no, use a key, ale no niestety nie będzie pasował, prawda? Nope, not this key. Teraz sprawdzam, ale jak mogę stworzyć key mold? Bo to mnie w sumie ciekawi, tak? Jak zdobyć... Mamy ten skill stworzenia kluczy, ale... Ale jakoś to nie chce się tutaj striggerować jakby, nie? Unlock, dobra, mamy to. Do it. 83%, zobaczcie, bez żadnych dopaleń. Fancy watch, a nie wziąłem... A ja mam fancy watch, ale nie wziąłem go ze sobą. No w sumie to jest ciekawe, tak? Nie pobrałem rzeczy, no właśnie, nie wziąłem fancy watcha zamiast tego. Inteligencja może się przydać, ale nie wziąłem Fancy Watcha faktycznie, żeby zwiększyć swoją szansę na otwieranie zamków, ale nadal uważam, że 83% to jest tak dużo, że... Pff, z palcem! Wiadomo gdzie. Use. Enter. No i teraz zrób keymold, żebyśmy mogli sobie sami klucz zrobić. Ej! To do czegoś innego musi być ten keymold. O, możemy nawet poprzeglądać śmietniki teraz. Z ciekawości, bo nie przeglądaliśmy ich wcześniej, to moglibyśmy przejrzeć w śmietnikach, nie ma czegoś ciekawego. Ja mam 3 miejsca w ekwipunku, w swoich kieszeniach, żeby coś zabrać stąd w razie czego. No dobra, lecimy. Move the cupboard, do it. Cyk. Dobra, no i słuchajcie. Czas zjeść, przepraszam, zjeść grzyba. Tak jest, czas zjeść nasz tutaj stymulant, który da nam więcej regeneracji staminy niż nam jest potrzebne. No, i możemy cisnąć, tak? I możemy cisnąć, mamy... A jeszcze, no tak, 8 siły. O, 8 siły tylko? Wydawało mi się... A dobra, 8 rzeczywiście jest chyba... Chyba 8 faktycznie jest maksem, jaki jestem w stanie wyciągnąć. Tak mi się wydaje. Chyba nie jestem w stanie wyciągnąć więcej niż 8 siły. Na chwilę obecną, dopóki nie będę miał tego super pasa, który pozwoli mi wyciągnąć 9 siły. Mam... O nie! Czy ja tu miałem też... Jezu, wiedziałem, że zapomnę czegoś. Rękawiczki, prawda? Rękawiczki też plus 2, digno... Niewiarygodne! Nie wziął...
Nie podjąłem żadnej chwili zastanowienia, co ja po to potrzebuję. Dobra, nie no, cofam save'a, wiadomo, bo akurat mam zapis przed wyjściem stąd, ale faktycznie, nie wziąłem nawet nic do kopania. No, tak inteligentnie podszedłem do kopania, że ani nie wziąłem rękawiczek, ani nie wziąłem sprzętu, żeby kopać. Good job, Staszek. Krytyczny sukces teraz jest, jeśli chodzi o wbijanie. Tak, więc już jestem już gotowy, już wziąłem młotek. Młotek do kopania mam, no tak wyszło. Mam młotek. Tak, nie brałem zegarka, bo tak widzicie, 83% to było dużo. Mam, tak, mam tutaj, mam. Bierzemy sobie to. O, contraband overload, o kurczę. Ale to akurat nam się nie przeszkadza w tym miejscu chyba za bardzo. Violation, dobra, i bierzemy jeszcze stymulant. Dobra, ale czemu 52 nagle wbiło? Co jest grane? To ten młotek oczywiście bardzo dużo da. Aha, bo zniżyłem sobie inteligencję. Tak, zniżyłem sobie inteligencję, ale violation mi to jakoś, wiecie, bardzo nie boli. Nie w tym przypadku, tak? Więc jedziemy jeszcze raz, tak? Wszystko gotowe, siła na poziomie 8. Ruszamy i zaczynamy kopać. Mam rękawiczki, mam młotek. Zaczynamy. Jedziemy. 140. Nie wiem, czy dzisiaj się uda wszystko wykopać. No, rubber gloves. Dobrze, że jeszcze to sobie przypomniałem przy okazji, nie? Więc jedziemy z tym koksem. Oczywiście, że używamy młotka. Może uda się go naprawić, jak się uda zaprzyjaźnić z ospą następnego dnia. Jest. Wiadomo, tylko expy. Aha, harmful gas. Nie wziąłem maseczki, ale pierdzielę maseczkę. W tym przypadku. Hammer Lost Zero Durability Tool, ponieważ mamy tool tamer, nie? Nie zawsze jest się niszczy. Będziemy dalej. Kopiemy póki. No właśnie, tak. Wyższe wyniki by się przydały, kurczę. Wiecie, co może by dzisiaj się udało skończyć, by dobrze poszło? 30-15. O Jezus! No lepsze wyniki poproszę. Co to jest 22? Kurczę, stymulanty i mushroom się skończył. Okej, czekajcie. Skoro stymulant i mushroom się skończył, to trzeba wziąć kolejny mushroom. A i właśnie wróciło na 5. No to musimy sobie przynajmniej zjeść jeszcze jeden mushroom. Jeszcze ten grzybek. No właśnie, kurczę. Faktycznie nie miałem więcej stymulantów. A stymulant by się w sumie drugi przydał nawet, nie? Bo mielibyśmy 50 generacji staminy, znowu 2 siły. Ale nie ma tego złego. Kopiemy dalej. Myślę, że dzisiaj damy radę. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie mogę przekroczyć drugiej, żeby mieć bonusy do wszystkich statystyk. Więc mamy niewiele jeszcze czasu na kopanie, ale może dzisiaj uda się faktycznie. Jak teraz będą dobre rzuty, to może w 2 się uda. 29 i jeszcze jeden taki dobry rzut. Cholerka. Jeszcze jeden dobry rzut. Wiecie co? Jeszcze jeden dobry rzut. 20 to jest minimum. Słuchajcie, potrzebujemy dosłownie... Ej, 20 to jest minimum? Faktycznie 20 to jest minimum. Jak jesteś... To... A, no tak. Czyli rzeczywiście... No musielibyśmy naprawdę mieć taki rzut, że... Dobra, ja zrobię mimo wszystko tutaj zapis na wszelki wypadek, bo... Wiecie, to po prostu przyspieszę też samą rozgrywkę, jeżeli mi się to uda teraz zrobić, a jestem w stanie to zrobić. Mam nadzieję, że będę musiał żadnego save'a wczytywać, że to wszystko uda się z buta, z lotu. Ale, no wiecie jak jest. To będzie do... I właśnie o to mi chodziło, tak? I właśnie o to mi chodziło, żebyśmy mogli to zamknąć dzisiaj. Bo znowu będę musiał następnego dnia latać, biegać, całą drogę robić. Chodziło mi o to, żeby dzisiaj to dokończyć. Więc jeśli komuś się nie spodoba to, że ja chcę to cofnąć, żeby to się udało, bo to RNG rzutów trochę nie pomogło tutaj, to sorry, ale... Ja to już teraz patrzę z perspektywy, słuchajcie, jakichś progresów i postępów w misji. Tak pewnie będziemy musieli tutaj coś więcej zrobić, ale może dzięki temu, że mogę to zostawić w sumie i mogę tu przyjść podczas pracy i znowu kopać, ale tak to mielibyśmy za prostu, wiecie, to nie jest wielkie coś, po prostu mi oszczędzi czas, tak? To mi po prostu oszczędzi czas i kłopotu, żeby przygotowywać się do kopania. Tak, więc ja bym chciał mimo wszystko, żeby ten rzut kostką tutaj był na tyle potężny, na tyle dobry, a nie taki kiszkowy, jak teraz wyszedł, żeby po prostu mieć zamknięty temat samego kopania. I tak będzie trzeba pewnie wykonać jeszcze kupę roboty tutaj głębiej, więc po prostu chciałbym, żeby to wyszło mi dobrze. O, no i to jest dobry rzut, tak? Żeby ten rzut decydował o wielu rzeczach. I dopchniemy to roundupem, bardzo dobrze jest. I o to chodziło. No i mamy to. 150 punktów expa. Do siły dostaliśmy. I jeszcze 45, bo Sportsbell daje też trochę expów, jeżeli zdobywamy siłę. Wszystko pięknie się złożyło. Done it! That's the last brick. Now just one kick and I'll be able to make a big hole in the wall. Kick through the wall. You kick the wall hard and bricks fall into the next room in a cloud of dust.
No właśnie. Looks like it worked. This hall should be big enough. Pipes, machines and lots of noise. That's the sewage treatment room, all right? No dobra. I teraz czy chcemy tam pójść? Zanim tam pójdziemy, to teraz już zrobimy sobie tego save'a tutaj zapisującego, nadpisującego tę decyzję wcześniejszą i wejdźmy. Tylko nie możemy za dużo czasu spędzić, musimy jeszcze wrócić. Plus 5, mamy. The Wall of Hope. Quest complete, wręcz bym powiedział. No dobra. Pytanie, gdzie wyjdziemy, bo się okaże zaraz, że wyjdziemy w miejscach, miejscu, które znamy, ale może nie. Look, co to jest? Is this big fella the sewage processor? It looks ancient. I wonder how well it still works. Wiecie co, bo ja cały czas myślę, że w tych ściekach będziemy mieli jakąś szansę na to, żeby wrzucić tam, żeby wlać tam wodę. I ona powinna nam pozwolić jeszcze gdzieś się może dostać. I bet the water that's discharged from the pipe still stinks. Observe the pipe. Speaking of drainage, this thick pipe must be the main sewage pipe that discharges into Hadlow River. W ten sposób on sobie kombinuje chyba. Że my chcemy być wykaszanieni do wyspy. Tak? Co ja powiedziałem? Jakiej wyspy? Do rzeki. Może wejdziemy w te ścieki tak, że po prostu jesteśmy w stanie się do tej rzeki dostać. Czyli to jest jakby kolejne miejsce ucieczki. I think the inmate who dug through the wall in the mixing room intended to use it to escape. Ciekawe, czy to robi przypadkiem leniwiec. Take a closer look. You got the stench of hope quest. Huh. This access hatch valve might serve as an entrance into the pipe. But the bearings look completely rusted. Unscrewing it will take a lot of force. Maybe I should try removing the rust first. But other than this valve, there seems to be another problem here. Observe the gauge. Gage, a nie gaugę powinno być. To wtedy byłoby gauge. No właśnie, tak mi się wydaje, że gaugę powinno być. This must be a water pressure gauge. It shows that the water pressure in the pipe is low. It is because all the washing machines outside are off at night. O, tutaj sporo literówek widzę. Looks like night time is the best time to get into the pipe. No to jesteśmy w night time przecież. Czyli tak, mamy loosen the valve on the main sewage pipe access hatch. Find the rod regulation laundry room at night. Dobra. Zobaczmy, jak to będzie nas kosztowało. Turn the valve. No i tu się zaczyna dziać fajnie. Loosen up. Leverage. You've equipped a club. Mamy club? No tak, jest, młotek jest traktowany jako club w ogóle. Rubber gloves mamy. I Holy Blessing. I Strength test jest potrzebny. No i oczywiście Rusty Bearing. To znaczy, i teraz pytanie brzmi. Czy znowu jest nam potrzebny po prostu Rust Remover w dużej ilości? Czy mamy zrobić, słuchajcie, znowu to coś, co używamy do... Remove the Rust. O właśnie. Co używamy do... co używamy do... tej... do Infirmary, do ścieków, tak? No, ja cały czas liczę te minuty, ale zobaczmy... co nam potrzebne, żeby usunąć to. If I drip some rust remover into gaps between the bearings, it should make the valve easier to turn. Ciekawostka, mam przy sobie jedną sztukę rust removera. Chciałem ją wyrzucić. But it's rusted solid. I will need more rust remover to get it moving. 10 sztuk. Ok. Czyli tak jak ostatnio, też potrzebowaliśmy 10 sztuk, ale co jest ciekawe? Co jest ciekawe, słuchajcie? To, że Rust Remover da się tworzyć tutaj, nie? Więc jakby samo to, jak oni wymyślili koncept tego więzienia, jest tak stworzone, że w razie czego masz pod ręką różne pomoce. Więc na przykład gdybym miał czas, ale nie mam czasu, to tutaj mam chemikalia, tak? Są tutaj i tutaj możemy tworzyć Rust Remover, gdybyśmy go potrzebowali. A następnego dnia myślę, że jesteśmy spokojnie w stanie dychę zdobyć i od razu jeszcze w trakcie początku dnia zacząć to odrdzewiać. Ale zobaczmy tu. Czy mogę to otworzyć? Tries to open the door, it won't open. It's locked from the outside. But that's a good thing. It means no one should come and bother me. Okej, okay, czyli słuchajcie, to jest tak naprawdę nasza droga ucieczki. Trzeba to będzie potem jeszcze oczywiście odkręcić jakoś siłą. Jak widzicie, turn the valve, ale na szczęście to kosztuje tylko 10 minut 30 energii i to jest jednokrotne odkręcanie. Ale musimy na początku usunąć to dziadostwo. Znaczy, teoretycznie... mógłbym zaryzykować i mając 22% spróbować to otworzyć. Oczywiście mogłoby się to udać. I każda kolejna próba oczywiście też by... Bo to jest coś ciekawe, tak? Każda kolejna próba będzie łatwiejsza.
Dodatkowo, no mógłbym jeszcze podbić 2 punkty siły, gdybym znowu sobie wziął bonusy do siły. I może z pasem to byłyby, łącznie miałbym siłę 9, czyli teoretycznie 3 punkty na plus. Tak? I w ten sposób próbować, aż zadziała. Tak? To jest alternatywa, tak? Tego działania. Nie muszę mieć 10 Rust Removerów do tego. Więc są alternatywy. Więc wiemy, co musimy tutaj zrobić. Wiemy, jakie są opcje na przyszłość. Oczywiście, że chcemy move back. To nie kosztuje mi energii, co ciekawe, ale kosztuje czas. A jednak nie. Dobra, czyli tutaj... No dobra, a propos mówiłem, że rzadko widzę błędy w tej grze, no to akurat w tym odcinku mamy jakiś absolutny bugfest. Jeśli chodzi o takie błędy, bo tu... Pamiętacie, to też zwracałem na to uwagę w poprzednim odcinku, że akurat tutaj gra nie rejestruje kosztu czasu przesuwania. Co jest ważne, tak, dla sprawdzania rzeczy. Czy ja mogę dalej tutaj zerknąć? 5 minut. Pogrzebać w śmieciach. W sumie możemy, ja zrobię sobie, nawet gdybym coś spierdzielił, sobie tu jeszcze zapiszę. Ale no. Znaczy teoretycznie, gdybyśmy bardzo chcieli uciec, to teoretycznie mógłbym chrzanić to. Znaczy, wiecie o co chodzi, ja mógłbym chrzanić to, że o drugiej chcę wrócić do spania, bo tak naprawdę mógłbym próbować to odkręcić. Nieważne, która jest godzina. I po prostu wejść do tych ścieków i prawdopodobnie uciec już dziś. Myślę, że istnieje taka opcja. Olać czekanie i po prostu spróbować uciec już dziś. To byłoby ciekawe. To byłoby naprawdę mocno ciekawe, gdyby olać powrót do tego, tylko no olać raz streamover, czyli dobrze byłoby jeszcze chociaż wrócić do domu. Tylko to jest kawał drogi, nie chce mi się, bo domu trzeba to wszystko otwierać, ale zrobić sobie punkt siły. Dobra, zostawimy to na następny dzień, mimo wszystko. Przygotujemy sobie to, żeby było łatwiej. Mamy to. Dobra, a zobaczymy co jeszcze w drugim filmiku, czy ja dostanę tutaj odor, znaczy jeszcze go nie widać, odor, hodor. A co tutaj będzie? Może coś fajnego. Rust Remover? Nie, Quick Drying Glue, okej. Okay. Mamy 2 minuty, żeby wrócić do domu, więc mam nadzieję, że tutaj już nie pokara mnie. Exit and lock the door, tak, że nie pokara mnie już czasowo. Niczym. Mam taką nadzieję. Dobra, no to słuchajcie, no to trzeba skończyć dzień. Wracamy do domu. Idziemy spać. No dobra, to mam bonusy do charyzmy wzięte. Tak. Bierzemy pigułę i idziemy spać. Tak, sleep. Take sleeping pills, mam ostatnią pigułę. Dużo body widzieliście, widzicie, że straciłem. Czy będzie jakiś sen? Myślę, wydaje, że sen powinien się pojawić po tym, co przeżyliśmy. A może nie? Nie ma kolejnego snu. Ciekawe, czy to jest jedne rzeczywiście fabularne są sny, czy jednak RNG? Spodziewałem się, że po tej sytuacji, że on dowie się, słuchajcie, o... W momencie, kiedy on dowie się o takich informacjach bardzo mocnych na temat swojego przyjaciela Rida, to zareaguje jakoś na to, nie? Ale nie było koszmaru, nie było snu. Może właśnie nie było koszmaru w związku z tym, tak? Ale z drugiej strony mielibyśmy walczenie z koszmarem, tak? Dobra, get up. Mamy też jeszcze, widzicie, 50 punktów inteligencji zdobytych, expów. Wstajemy, bo możemy chociażby popisać w razie czego. Dobra. Czyli co? Czyli mamy kolejny dzień, mamy poniedziałek. No i słuchajcie, poniedziałek. To jest ostatni moment, żebyśmy mogli przemyśleć technikę na krokodyla. Ale wydaje mi się, że technika na krokodyla będzie dość już ustalona, czyli idziemy pod krytyki. Czyli idziemy pod włączenie tutaj tej ability związanej i Critical Smash chcemy odpalić i chcemy odpalić Miracle of Strength. Przepraszam, nie to. Tiger Combo, tak mi się wydaje. Z tych rzeczy, które tutaj mamy. No, i będziemy mogli też tutaj porobić pewne rzeczy, więc ja tu się przygotuję chwilę, pomyślę, co trzeba jeszcze zrobić na start. Czy coś jeszcze trzeba zrobić na start? Pewnie trzeba. Możemy popisać list teraz, tak? A, czyli popisanie listu przypadkiem, nie wiem, czy okulary nie będą potrzebne do tego. Write to oczywiście to Maggie. Pen? A nie, wychodzi na to, że nie. Tylko mamy bookworm, widzicie ile książek przeczytaliśmy? 15. Więc mamy... Ale to ciekawe, plus one for every 3 books you finished reading? Co ciekawe, powinno być 5 punktów, a nie 7, nie? Jeżeli co 3 książki mamy punkt, to czemu jest 7? A czemu jest 7, a nie jest 5? Nie wiem. Pencil i 7. Intelligence test, czyli jakby write knowledge, tak? Jakby nie mamy tu punktów z okularów. Ale chętnie bym to jeszcze sprawdził, bo anusz nie jest wypisane, bo czasami nie jest tak, że nie ma napisanego, a może będzie jakiś efekt? Zobaczmy, czy to rzeczywiście brało pod uwagę? Nie brało pod uwagę okularów, dobra. Ale oczywiście piszemy do Maggie. 20 minut, 5 energii. Dear Maggie, are you missing me?
na pewno bardzo. 29. Słuchajcie, możemy to napisać w dwa ruchy. Jesteśmy tak zaawansowani, jeśli chodzi o pisanie. Proszę bardzo. Nie, no mistrzostw. Proszę bardzo. Nawet bez roundupa nam się udało. Skończyliśmy pisać list do magii. I oga, proszę bardzo. Akurat idealnie te 40 minut na start pomogło nam w tym, żebyśmy tu napisali list do magii. Bardzo dobrze. Będziemy mogli go wysłać. Zdobyć punkty, jak zadzwonimy wieczorem prawdopodobnie. Czy mam nadzieję, chyba że następnego dnia dopiero. No nieważne, akurat magia jest najmniej teraz istotna, bo w sumie poprosiliśmy o... Nie ma punktów za 100%, relacji i tak dalej, no nieistotne. Idziemy na zbiórkę, szanowni państwo. Right! Shut your mouths, the headcount's about to start. 1, 2, 3. Wszyscy, dobra. It's the start of another beautiful day. I hope you all share my zest for life. Now I'd like to announce another prisoner benefit. Okej, co my tu mamy? This week's the Honey Festival, the warden had a call with the city's archbishop. Basically, the archbishop hopes you inmates will visit the chapel more often to feel the grace of the father of the forest. The warden decides to follow his advice, so we now have a new rule. Starting today, inmates who pray at the chapel every day will earn 5 conduct credits. If you put money in the donation box, even only $1, you will get 5 more. And the chaplain will come to hear your confession every day this week. Take this opportunity to unburden yourself. Come to hear confessions every day this week. Czyli gdybyśmy chcieli szybciej przyspieszyć, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest tak zrobione, że na ostatni tydzień po prostu trochę nam przyspieszyli też szansę na robienie fabuły, że codziennie mamy dostęp do kapelana dzięki temu, tak? Bo mieliśmy tam co dwa dni, teraz mamy codziennie, więc trochę ułatwiona rzecz, jeśli chodzi o rzeczy z kapelanem. My jesteśmy na dobrze ogarnięci czasowo i mamy to już zamknięte. The warden's such an asky, sir. Confession? Ha, ridiculous. Only 5? Stinky bastards? Shut the hell up. One more word and I will teach you a lesson for the father of the forest. Dismissed! No dobra. Credits for praying and donating. The power of faith. No właśnie. No dobra, słuchajcie, to mamy oczywiście ploteczki do zaliczenia, ale na początku wyślemy list. Widzę, że strażnik nie ma dla nas tomorrow morning. No właśnie, czy mamy dzień w plecy. Tak to wygląda. Mamy też bonusowe, wiecie co, od razu chciałbym zrobić dziwną rzecz. Chciałbym dać mu prezent w postaci grzyba. On lubi grzyby, nie? Tak mi się wydaje. 10 punktów, proszę bardzo, jest za to. Diego. Hihi, my little friends are calling for me again. No, więc chciałem zobaczyć, jak on zareaguje na ten gift. W ogóle z chęcią sprawdzę też kolega Alpaka, jak on lubi, jak bardzo lubi. No, oczywiście, że kocha psychogrzyby, tylko widzicie, mimo że kocha, to i nadal jest to tylko 10 punktów. No bo to jest bardzo podstawowy przedmiot, więc to się pewnie multiplikuje, tak? Rzadkość przedmiotu i te inne sprawy. Czekajcie, tu mamy pana zebrę. Mamy już, aha, z nim mamy już stówę. W ogóle ile on ma rur przy sobie? Typ zawalił sobie w... Co on, kuźwa, w hydraulikę się bawi? Co za gość? Kurde. No dobra, w każdym razie nas interesuje osioł. Właśnie, panie osioł. Interesujesz mnie bardzo. Właśnie muszę pójść po prezenty. Tak, bo z nim będziemy mogli zrobić, słuchajcie, już bonding. A też ma dwie rury. Co jest... 3 rury! Co jest grane? Osły i zebry kolekcjonują rurki. Żeby chociaż z kremem kolekcjonowali rurki. Co tu? A tu mamy chyba ten pas, prawda? Look under the bed. Tak, tu mam. A nie, to jest jego zepsuty młotek. Okej, okay, zepsuty młotek, czyli faktycznie trzeba będzie go naprawić. Broken. Aha. No dobra, to jest ten zepsuty młotek i jego trzeba... To widzicie, że to tak naprawdę wygląda jak zwykły młotek, czyli ja mógłbym mu dać swój młotek, ale nie mogłem go dać, bo mi był potrzebny do kopania. Teraz już mogę go dać, bo nie muszę go naprawiać. Tak naprawdę już naprawa nam nie jest jakoś bardzo potrzebna, ale przynajmniej zobaczymy, jak to faktycznie działa. Więc tu mamy ten młotek. Dobra, to spoko. No to bierzemy, słuchajcie, robaki. Mamy już je 4, więc bierzemy i tak wszystkie. Musimy porozdawać robaki kolegom i koleżankom. Przede wszystkim. Może jakieś inne prezenty? Nie mam żadnych innych prezentów dla was. No właśnie, a co tutaj knują koledzy? Może dowiemy się czegoś, co uknuli wczoraj. Może jakaś będzie rozpierducha. You know the mayoral election is in a week? What's that got to do with us? It ain't like either one will let us out. Maybe they will. I have all sorts of information.
Yeah? What type of information? I heard that there is a connection between the current mayor and the Black Marsh chemical plant. And the plant has applied for land in Skid Row to expand. But since it's election season, the approval's been put on hold. If the mayor gets re-elected, the plant will get the land for sure. And what's any of that got to do with us? Well, that's a lot of work. All the roads, bridges, and what's the cheapest source of labor around? You mean they will hire us? Yeah, my guard friend told me the wardens already got the contract. The inmates who do the work won't get paid, but they will have their sentences reduced. Ugh, I ain't working for free for some rich douchebag. It's exploitation. Relax, man. This city's full of exploitation. You just have to get as much out of it as you can. I just wanna get out here as soon as I can. No dobra. Czy mamy jakiś nowy quest tutaj? Muscle Monopoly. Nie, nie ma nic. Ciekawe. Co knujecie? On ma ten pas. Widzicie? Tylko teraz on ma pas, widzicie, na sobie, a nie ma pasa tutaj. Patrzymy, czy ktoś jeszcze miał ten pas, czy dobrze zdecydowałem, że jednak pas cnoty. Wiecie co? Chyba dobrze. Na razie nie widzę przynajmniej nikogo. Czy u kogoś jest pas do wykradzenia, czy niekoniecznie? Bo wydaje mi się, że nie ma, ale zaraz szybko sprawdzimy jeszcze, czy ktoś go ma, czy tutaj nam coś powiedzą. No dobra, jest szansa, że Morse ma jeszcze pas. Moja pierwsza kradzież to kradzież sody. Oczywiście my potrzebujemy tej sody dużo, żeby za chwilę podbić sobie też szansę na generowanie sody, a raczej branie sody, bo to zawsze są te punkty. Dobra, to pierwszą kradzież mamy za sobą. Dobra, osioł, słuchaj. Osioł, jest akcja. Słuchaj. Gift i dajemy mu oczywiście robaka, którego wszyscy uwielbiają oprócz pani pielęgniarki, bo nie jest, wiadomo, nie jest więźniem. Ha! The Golden Legend! I zobaczmy, jaki jest James Bond z panem osłem. Hello, thank you for coming to see me. What are you mumbling about? I am preparing for a big moment that's crucial to my lifelong happiness. Remember what I told you about Nicole? Yeah, your little lamb, right? Well, that's not important right now. Listen, her letter said her mom will come with her next time she visits. That's it? Why so nervous about that? Ha! You don't know her mom. She is not some kind of old lady. She was dead set against me marrying Nicole right up until last month. I'm worried she's gonna show up here with some new demand. I don't know the first thing about negotiating. I'm afraid I'll mess up and make her unhappy. Ale my przeczytaliśmy książkę o negocjacjach. I'm actually something of a negotiation expert. Pójdzie szybko. Let me teach you a few tricks to deal with her. Really? You're a lifesaver. But you have to tell me all the details so I can come up with the best strategy. Sam tells you the full story of him and Nicole from beginning to end. This guy's really got it bad. No i mamy, słuchajcie, historię Sama. Ale jako, że wiadomo, jak wygląda sytuacja, mamy koniec odcinka, więc tutaj oczywiście zostawiam wam sobie do przeczytania ten tekst. Ja sobie go też szybko tu za chwilę przeczytam, a chyba w ogóle też zapomniałem o jednej z cytanek przeczytać ją ostatnio, więc teraz rzeczywiście ją przeczytam na szybko i wam streszczę. Boże, przepraszam, ale rozwaliło mnie informacja, że rodzina Nicole jest z rodziny imigrantów, są imigrantami, ale oni u siebie w domu wyznają baizm. To jest dosłownie napisane w taki sposób. Baizm, a ona jest przecież owcą. Jezu, jakie to jest piękne. No dobrze, więc rzeczywiście historia sama jest historią miłosną. Zakochał się jako zwykły, zwyczajny pracownik, jak dobrze kojarzę i dobrze to pamiętam. Chyba myjni, nie, dobra, auto repair shop. Czyli po prostu był mechanikiem samochodowym, właśnie, auto repair shop, przecież on potrafi naprawiać, wszystko się zgadza, prawda? Więc naprawiał auta, zwykłym po prostu pracownikiem, ale w pewnym momencie pojawiła się Nicole z samochodu, chciała naprawić samochód ojca, o, zakochali się, 3 lata ze sobą tak naprawdę chodzili, ale przez ten czas nie mogli się pobrać, ponieważ, no właśnie, matka Nicole
jak już wiecie z tych tekstów, była przeciw i postawiła pewne ultimatum. Musi zdobyć, musi zapłacić im 100 tysięcy dolarów, żeby pozwoliła, żeby matka pozwoliła córce wyjść za mąż, nie? Tam jeszcze była ta akcja z imigrantami, że była różnica w religii i tak dalej. No więc on się zacharowywał i pracował na te hajsy, ale nie zabrał go w 3 lata i nagle matka znowu postawiła kolejne ultimatum, masz tydzień na zdobycie pieniędzy albo Diaz jakiś tam wyjdzie za, ożeni się z Nicole. No więc on zrobił coś niesamowitego, coś nie do pomyślenia dla niego samego, czyli po prostu napadł na jubilera. Już pomijam tam detale, że akurat to był jubiler, gdzie tam pracowała Nicole czy coś, to nie jest istotne. I jednocześnie tam pracował również Diaz, więc przy okazji dość, że napadł z fake, to był jakby fałszywy pistolet, taki nieprawdziwy pistolet, napadł, jeszcze sprał mordę temu Diazowi, żeby nigdy nie tknął Nicole. On rzeczywiście przestraszył się i tam wręcz przetransferował się gdzieś indziej z pracy, ale niestety został złapany i tak trafił do pierdla, ale to ma taki szczęśliwy koniec, że rzeczywiście w ostatnim tu zdaniu widzimy, że to, co się wydarzyło, spowodowało, że Nicole w końcu znalazła odwagę, żeby powiedzieć nie swojej matce i powiedziała, że jak już ten idiota w końcu wyjdzie z tego więzienia, to wyjdzie za niego, tak? Znaczy, sam się z nią ożeni, a Nicole za niego wyjdzie, bo to jest taka różnica u nas w polskim. Łatwiej jest get married po prostu po angielsku, tak? Więc tak to wygląda, tak? Więc ten akt sama, że zrobi dosłownie wszystko, żeby za nią wyjść, przekonał ją do tego, żeby ona też stanęła okoniem, powiedzmy, i olała swoją matkę. No, więc teraz, dlatego on bardzo chce teraz trzymać głowę nisko, innymi słowy, sam i po prostu doczekać do końca wyroku, bo wtedy będzie mógł się ze swoją ukochaną Nicole ożenić. Listen, you have to trust Nicole, but what about her mom? It's the two of you getting married. Her mother has no right to interfere. But Nicole said the Baha'ism faith says you must obey your parents when it comes to marriage. That outdated nonsense has no place in the world today. So it doesn't matter what unreasonable demands she makes, as long as Nicole's on your side. So I don't need to worry, right? Exactly. No i mamy to. Myślę, że od razu sobie włączymy naprawę, bo jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. You can repair items to restore their durability. Koniec z niszczeniem się przedmiotów. Dość późno, żeśmy to odblokowali, ale better późno niż never. Pytanie, czy starczy nam punktów na wszystko? Teraz zacząłem się tak obawiać, jak tak sobie myślę, ale najwyżej sobie nie odpalimy Smasha i trudno, odpalimy sobie to. A to wymaga czekajcie, idealnie, 540 punktów potrzebujemy. Tutaj, przepraszam, tutaj 4 punkty i tutaj 140, więc 400 plus 140, 540, mamy. Oczywiście to na początku odblokuję, a potem resztę. No dobra, słuchajcie, umiemy naprawiać rzeczy. A to oznacza, że moglibyśmy jeszcze dzisiaj, zanim machniemy całą resztę czynności, pójść faktycznie naprawić, tylko posłuchajmy rozmowy telefonicznej. Właśnie, ty masz? Widzicie, dobra decyzja. Ma pas, ale na sobie. Nie na zewnątrz. Szkoda też, że tego nożyka nie ma nikt na zewnątrz. Może ma, jeszcze nie przeglądałem wszystkich. Ale ten pas dostaniemy wieczorem. Posłuchajmy, o czym gada. Is that how much Federal Petroleum offered? What about the kids? What do they think? They all agree? Okay, then I won't say anything more. But Jenny, if we sell the fishery, what will we do with Winston? Planning to sell it with the fishery? No, I'm fine. I knew this day would come. It's only right to let her sail off into the sunset with the fishery. Goodbye, Winston. Z czymś się musiał pożegnać, chłopak. No dobra, to tyle na razie i wracamy do celi i spróbujmy naprawić ten młotek. To będzie taki zamknięcie naszego odcinka. Przepraszam, look under the bed. Weźmiemy ten zepsuty młotek, naprawimy go od razu i jest coś takiego jak repair. Proszę bardzo, są potrzebne przedmioty różne, żeby naprawić. I co ciekawe, rust remover jest potrzebny, tak? Czy to jest klej? No to jest rust remover. I dwa gwoździe, żeby naprawić. I to kosztuje 40 minut. Czy to jest zależne od zniszczenia? Tak, patrzcie, tutaj mamy 20 minut. To wiecie co? To ja bym powiedział wręcz, że ja bym naprawił ten młotek, albo w ogóle spróbował jeszcze lepiej. Sprawdzimy, czy będzie chciał dostać nasz młotek. Czy to jest możliwe, że ja mogę mu dać, dobra, nie pitol z tym contraband overload bioczys,
Mamy dwa młotki, to się nie dziwię. Schowamy na razie ten zniszczony młotek. Naprawimy go sobie, jeżeli będzie trzeba. Hide. A zobaczymy, czy zadziała ten młotek. Po prostu podmieniliśmy młotek. Czy to musi być tamten konkretny? Czy może być dowolny młotek? Sprawdzimy. Czyli musimy teraz znaleźć pana... O Jezu, tylko czy on tu gdzieś jest? Kogo mieliśmy znaleźć? Leniwca, tak? Leniwiec, leniwiec. Gdzie ty jesteś, leniwiec? Nie dowiemy się, gdzie jest przecież. Cholerka. W ten sposób, no, minąłem go, ale nie dowiemy się, bo nie jest złoty. Znaczy, to no właśnie wydaje mi się, nie znalazłem go nigdzie w celi, ale poza tym jeszcze jest jeden problem. Mam wrażenie, że nasz kolega Sloth, jako że pracuje w Warden's Office, to on właśnie teraz jest czas pracy, więc on tam pewnie teraz jest. I nie znajdziemy go nigdzie, tak? Jestem przekonany, że on siedzi teraz u naczelnika. Oczywiście, że jeszcze szybko przejrzę wszystkie miejsca, tu będziemy chcieli i tak pójść w następnym odcinku, przyjść i tutaj zacząć dalej odrdzewiać. Mamy oczywiście, na razie pomijam też wszystkie plateczki, jestem sobie na jutro. Ale wygląda na to, że taka będzie prawda. No, tutaj nie ma na pewno go. Więc, no cóż. Chodzi na to, że rzeczywiście nie będziemy mu w stanie wręczyć młotka teraz, ale będziemy mu w stanie wręczyć młotek później, więc nie ma tego złego. Próbuję super hagla zrobić teraz, słuchajcie. Raz streamover kupuje 3, ale zobaczcie, gdybyśmy chcieli go kupić dosłownie za 2 dolary, mamy 61% szans na to, że to się uda. Próbujemy za 2 dolary? Ale fatalnie. To już lepiej, dobra, albo czy kosztowało nas to 2 focus pointy, co... Nie, 1 focus point tak naprawdę. Nie najgorzej. Dosłownie za 2 dolary kupiliśmy 3 raz streamovery. No to teraz już naprawdę. Ale wiecie, to też było łatwiej, bo akurat on nas lubi. Nie, więc akurat Noodle mamy 200 punktów, więc to też wpływa na łatwość kupowania rzeczy od nich. A szczególnie cena, tak? I sam fakt, że mamy wysoką charyzmę. Dobra, słuchajcie, no przejrzałem całość. Całe tutaj, słuchajcie, przejrzałem więzienie. Wszystkie miejsca pracy potwierdza się. Nasz kolega akurat... No co ma sens, tak? Nasz kolega niestety nie jest tutaj. Nie ma go tutaj, ponieważ on jest teraz u naczelnika, więc będzie można mu dać to dopiero następnego dnia. Więc musimy poczekać, aż wróci. Następnego dnia, boże, następnej pory dnia, więc musimy ten młotek mu dać później. No i wychodzi na to, że w ogóle to najlepiej to wieczorem, bo tylko jak pójdziemy później, to ten młotek, który mam przy sobie, będę musiał mu spróbować dać i zobaczymy, czy to zadziała. Więc, szanowni państwo, na tyle dzisiaj. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Widzimy się za 2 dni i będziemy próbować dalej robić rzeczy, które przyspieszą nas. No, zakładam, że tej nocy spróbujemy przynajmniej jednej ucieczki. Tak? Tej nocy spróbujemy przynajmniej jednej ucieczki, bo myślę, że jesteśmy w stanie bez problemu przygotować sobie wszystko do... No tak, jeszcze musimy infirmary zaliczyć, to na pewno, ale mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrobić już dzisiaj. Czyli przygotować sobie przede wszystkim ucieczkę przez rury, ścieki, tak? Może to być właśnie ten motyw, którym będziemy w stanie uciec. Więc to może być ten dzień, poniedziałek. Akurat dobry dzień na przygotowanie się również... No właśnie, dzień kończący, tak? To może być ten dzień, w którym spróbujemy pewne rzeczy zrobić, bo i sklepiemy w końcu krokodyla, i spróbujemy uciec, i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie zbudować się... Czy jesteśmy w stanie zbudować skrzydła, chociaż będzie to wymagało jakichś surowców. Więc wszystko się przekonamy z czasem, a tymczasem dzięki serdeczne, wielka piona, do zobaczyska. Cześć!